Jeżeli chodzi o dalszy model naszego spotkania, to proponowałbym, żeby był teraz czas na ewentualne pytania ze strony zebranej gości i później jeszcze ewentualnie, jeżeli Państwo będą chcieli coś uzupełnić dla siebie, to wtedy jeszcze myślę, że będziemy mieli czas. Bardzo proszę. Tomasz Łukaszewski, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. To może nie będzie do końca pytanie, trochę wypowiedź i prośba o to, jak szanowny grono postrzega to, o czym powiem. Jeśli chodzi o jakość życia w Polsce, ona przez ostatnie kilka lat wydaje się być wyższą niż jeszcze kilka lat wcześniej, w związku z różnymi międzyinstytucjonalnymi działaniami. Kiedy odniesiemy się bezpośrednio do tematu naszego spotkania, do uwarunkowań aksjologicznych, to czym jest wartość? Wartość jest tym, co jest ważne dla społeczeństwa, ważne dla jednostki. I w polskim społeczeństwie od bardzo długiego czasu rodzina jest tą najważniejszą wartością. Od czasów profesora Ossowskiego wiemy, że wartości możemy uznawać albo odczuwać. Ona jest uznawana, ale z tym odczuwaniem jest już trochę inaczej, bo kiedy popatrzymy na wartość w kontekście standardu zachowania, to niekoniecznie uznawanie wartości rodziny przekłada się na manifestowanie w praktyce życia społecznego, rzeczywiście albo rodzinnego trybu życia, a już tym bardziej kwestii prokreacyjnych. Ronald Ingelhardt i Christian Welzel podzielili świat wartości w skali międzynarodowej w ramach World Values Survey i przez wiele, wiele lat badają kręgi kulturowe właśnie w kontekście podziału na samorealizację i bezpieczeństwo ekonomiczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne wydaje się bardziej zapewniane w ostatnich kilku latach w Polsce niż kilka lat wcześniej, a jednocześnie, kiedy popatrzymy na wykres samorealizacji, to Polacy są zdecydowanie bardziej nastawieni w kierunku samorealizacji niż wcześniej. To są dane 2010-2015, ostatnie badania powinny być niebawem opublikowane. I moje pytanie jest następujące. Czy jeśli rozmawiamy o prokreacji, o niewątpliwym kryzysie demograficznym, niezależnie od tego, że możemy zauważyć pewne fluktuacje, to jednak kryzys demograficzny w Polsce jest zauważalny, czy nie powinniśmy przedstawiać właśnie kwestii prokreacji jako elementu samorealizacji młodego człowieka, samorealizacji w zakresie życia jeszcze wczesno dorosłego czy młodzieżowego? Bo wydaje się, że tutaj bezpieczeństwo ekonomiczne jak najbardziej ono jest szczególnie ważne, to co wskazał pan profesor Oleński, ono zostało trochę zakwestionowane, to tego poczucia nie było w momencie tak zwanej wielkiej zmiany i jej traumy. Natomiast dzisiaj wydaje się, że samorealizacja jest szczególnie ważna dla młodych jednostek, czy po prostu promowanie rodzinności, prokreacji nie powinno być elementem no właśnie przy długofalowej polityki demograficznej. Elementu samorealizacji poprzez właśnie życie rodzinne, poprzez dzietność. Bo kiedy popatrzymy znowu na dane, to współczynnik dzietności jest ujemnie skorelowany w stosunku do poczucia samorealizacji. Pytanie jeszcze z sali? Profesor, o taką wrażliwość rządowej Rady Ludnościowej. Jak mówimy o tych aksjologicznych wymiarach, no to wiadomo, że taka wiedza o tym, jak to mierzyć, te trendy demograficzne, prawda, albo jak to przedstawiać, to ona jest ważna. Natomiast jestem ciekaw, czy Rada jest uczulona na to, że wśród tych czynników rzeczywiście są te zmiany aksjologiczne i tutaj kłopoty są czasami takie zaskakujące. Na przykład z wypełnianiem roli kobiety, z wypełnianiem roli mężczyzny. Ja uczę na studiach socjologicznych, tam skład się zmienia, te studia są coraz bardziej sfeminizowane, więc coraz więcej ogląda właśnie tych studentek, ambitnych, które chcą się ścigać. Jak anegdota, to wspominam, bo to będzie. Zdjęcie z doktoratami miałem i wiadomo, że z doktoratami to były takie przykłady dobrych doktoratów, mniej dobrych doktoratów dyskutujemy. Mówię o tym bardzo dobrym doktoracie i stwierdzili, że pytali się doktoranci, no dobrze, a jakie są mocy właśnie tej doktoratów? Ja mówię, no, że nie zrobiła, prawda, teraz troje dzieci. No i taki widzę zawód, no jak to na tam rodzinie się spełni, nie pouczenie się spełnia. Ale właśnie to jest to, ten problem z rolami żeńskimi, kobietom trzeba pozwolić. Bo to jest wielka wartość, jak się ścigają, prawda? A jest kłopot przed mężczyznami, są drugą połówką, prawda? Znaczy kobiety pytają, gdzie są ci mężczyźni. Prawda? Więc ja jestem ciekaw,
Więc to są naprawdę tych czynników determinujących, jest może czynników determinujących, tak? Tylko właśnie, no coś się też tam w tych głowach pozmieniało u młodych ludzi. No, na przykład ta profesjonalizacja tych usług rodzicielskich. Jak ja młodym rodzicem byłem, to ja tam żadnych czynników nie czytałem, prawda? Czy te intuicje, to tam, razie babcie były konsultantkami. Nastąpiła taka profesjonalizacja, poradniki, prawda, tam radzą, jak dzieci się troszczyć, no ale tak naprawdę wystraszają tych młodych ludzi od rodzicielstwa, skoro to jest takie trudne, prawda, to by była. Więc moje pytanie tylko tego dotyczy, tak? Czy te aksjologiczne państwo jakoś podejmują, bo są trudne do uchwycenia, te czynniki, prawda? Te zmiany robią dzieci, kiedy macierzyństwa, ojcostwa, tak? Bardzo dziękuję za to pytanie. Rządowa Rada Ludnościowa własnych badań nie prowadzi. Możemy tylko inspirować, inicjować pewne badania, prosić o podjęcie pewnych badań. Oczywiście w przygotowaniu różnych raportów, różnych materiałów sięgamy do tej literatury, która jest utworzona między innymi przez socjologów, ponieważ jest to bardzo ważne. I może tylko przychylę się do tego stanowiska, że tych czynników determinujących postawy, szczególnie postawy prokreacyjne, jest tak dużo i one są tak skomplikowane, one są tak zmienne, że nikt nie powie, że te trzy czynniki będą. Oczywiście w 2003 roku opublikowaliśmy skrót takich badań, które były prowadzone między innymi przez chyba profesora Balickiego, księdza profesora Balickiego i panią Frączak. I tam wyszły takie trzy ważne czynniki, które utrudniają prokreację. Brak pewności, czyli brak takiego poczucia bezpieczeństwa. Nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego, ale w ogóle bezpieczeństwa. Te badania były robione mniej więcej w roku 2000, 2001. W 2003 publikowaliśmy taki duży, mieliśmy konferencję na ten temat. Druga sprawa to był brak mieszkań i to była bardzo wyraźnie wskazana tutaj. No i trzecia sprawa to była sprawa takiego właśnie przede wszystkim podkreślanego braku pracy, braku możliwości połączenia tych wszystkich funkcji, które były do połączenia. To był tamten czas, zupełnie odmienny od tego czasu. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, są bardzo dokładne obserwacje statystyczne, więc rodzi się mniej dzieci pierwszych. Na przykład w roku 2018, jeszcze 19 nie zrobiliśmy. Rodzi się więcej, trochę więcej dzieci drugich i trzecich i czwartych. Wobec tego to jakby coś się zaczyna zmieniać. Na ile te zmiany są takie pewne, na ile one będą utrwalone, czy one nie są przypadkowe, czy może one się zmienią. Poza tym jest o 8% mniej kobiet bezdzietnych. No to też oznacza, że część kobiet podjęła jednak te działania związane z wydaniem potomstwa. Zatem są pewne takie symptomy zjawisk bardzo pozytywnych. Oczywiście te postawy, zachowania, mody pewne odgrywają ogromną rolę, ale jak obserwuję, to nie są żadne badania, tylko obserwacja. Moje doktorantki mają po troje dzieci. Ostatnia doktorantka powiedziała, że pan nie chce dyrektorskiego stanowiska, bo właśnie urodziła dziecko, Anielkę, i teraz będą następne dzieci. Powiedziała, że tam stanowiska już dosyć, jest doktorem, bardzo mądry i będzie realizowała się rodzinnie. Nie wiem, jak to jest, ale widzę, że to, jeśli ktoś chciał, nigdy nie przeszkadzała moim doktorantom w powiększaniu rodziny, wobec tego, jeśli ktoś chciał, to okazywało się, że jest to możliwe i w pewnym momencie pojawiły się te możliwości. Tylko to jest niesłychanie indywidualne, bo tutaj są i tradycje rodzinne, i warunki rodzinne, prawda? No mogę urodzić dziecko, bo jest mama, bo teraz mogła przejść na emeryturę, bo pomogli mi rodzice w tym, że mamy mieszkanie, prawda?
jest sprawa tych urodzeń pozamałżeńskich. One bardzo silnie wzrosły i one wynikają po prostu ze swobody obyczajowej, która znacznie się powiększyła. Z drugiej strony przyglądamy się i nie zawsze zostają to osoby samotnie wychowujące dzieci. Bardzo wiele osób zawiera związki małżeńskie po pewnym czasie po prostu. Niektórzy pozostają w związkach partnerskich tak zwanych, są razem, wychowują dzieci, nie zawierają związku małżeńskiego, nawet jak nie ma przeszkód. Więc tutaj są różne postawy i bardzo, bardzo różne zachowania. To, co jest chyba pocieszające, to o czym Pan mówił tutaj, to to, że ciągle rodzina, ciągle wspólne wychowanie dzieci w rodzinie, także rola ojca w rodzinie, nie tylko matki, ale rola ojca, ciągle zostają ważne jako te wartości deklarowane. A jeśli one są deklarowane, no to trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby one były wartościami realizowanymi jeszcze. I tutaj ja myślę, że są jeszcze podstawy. Niektórzy mówią, że ja mam takie zbyt optymistyczne podejście. Ale patrząc, jak to przebiega w innych państwach, patrząc na to, że my jednak mamy dobre informacje, że ta troska o to, o warunki życia, ponieważ my zrobiliśmy 16 konferencji demograficznych na poziomie każdego województwa, gdzie od wójtów zapraszaliśmy po marszałków i wojewodów i całą profesurę, która tam się tym zajmowała, czy innymi sprawami. I okazywało się, że to jest temat dla tego regionu ważny, że przychodzą wszyscy, że są to konferencje, na które przychodzi 200-300 osób po prostu. I że oni wyrażają ogromną troskę o to, że już zaczyna brakować im ludzi. Teraz mieliśmy konferencję o depopulacji, też mamy wypowiedzi, mamy stanowiska i mamy też pewne doświadczenia takich gmin w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie po prostu wójt mówi, co robi, żeby zatrzymać ludzi, co robi, żeby ich sprowadzić. To daje pewne szanse. Jeśli ten ruch taki oddolny tych gmin wyludniających się, małych miast jednak, jeśli będzie jakieś wsparcie z tej strony, to ja myślę, że teraz ten bardzo duża aktywność w emigracji młodych ludzi ustała jednak. Ona się nieco ograniczyła. Bardzo się cieszymy, że w roku 2018 liczba mieszkańców Polski między innymi powiększyła się o 11 tysięcy osób, które wróciły z emigracji i scharakteryzowaliśmy to 11 tysięcy, więc nawet zajmujemy się takimi małymi zbiorowościami, w których przeważają osoby w wieku najmłodszym. Więc ta grupa 0-14. Co to oznacza? No to oznacza, że po prostu przyjechały młode rodziny, wracają. I tutaj te działania muszą być wzmocnione, muszą być podejmowane realnie, a nie tylko na poziomie deklaracji, które są składane, a za tymi deklaracjami nic nie idzie. Sprawa, ja przywiązuję w tej chwili ogromną wagę do spraw depopulacji. I byliśmy razem z panem profesorem w poniedziałek na konferencji w Rzeszowie, gdzie omawiana była depopulacja w państwach Trójmorza, w tych 12 państwach. Były referaty, między innymi wysłuchaliśmy dramatycznego referatu z Bułgarii, gdzie okazuje się, że są tysiące wsi, gdzie nikt już nie mieszka. To jest problem. Referatu z profesora z Rumunii, który mówi o ubytku ludności, mówi też o wyludnianiu się i mówi o dramatycznej sytuacji, która tam istnieje. Więc oczywiście nie cieszymy się z tego, że gdzieś jest gorzej, tylko widzimy, że jeszcze udało się jakby zatrzymać na pewnym etapie te procesy niekorzystne i być może uda się jakby wyrównać pewne braki, które powstały. Ja osobiście bardzo martwię się depopulacją z tego powodu, że jest to depopulacja jednak głównie przy granicach, że jest to depopulacja na peryferiach, że jest to depopulacja, która bardzo pogarsza warunki życia także w tych miastach, do których się przeprowadzają osoby, które przyjeżdżają stamtąd. Tam się pogarsza dla tych
którzy zostają. Tu się pogarsza dla tych, którzy są, ale też nie są one dobre dla tych, którzy przyjeżdżają. Ponieważ mechanizm jest bardzo prosty. Wójt mojej gminy, ja mieszkam pod Warszawą, zaczynam mieszkać, wcale nie czuję się odpowiedzialny za to pod Piasecznem, żeby stworzyć warunki dla tych, którzy tam się osiedlają. Kupują mieszkania, domy, działki, osiedlają się. To nie są jego mieszkańcy. On ma swoich mieszkańców, którzy mieszkają tam od wieku. Wobec tego, co ci, którzy przyjechali, chcą, żeby on im budował żłobki, szkoły, transport. Nie ma pieniędzy na to. Ci, którzy, bo oni tam gdzie indziej zarabiają, gdzie indziej często są nawet zameldowani, płacą podatki. Pojawiają się bardzo skomplikowane problemy. Także to jest, one jakby patrząc w całości, dotyczą nie tylko tego, o czym mówimy najbardziej, co nam najmocniej doskwiera, czyli to niski poziom zastępowalności, niski poziom urodzeń, bardzo późny wiek rodzenia dzieci, szczególnie pierwszego dziecka. U nas nie jest on tak dramatycznie wysoki jeszcze, bo jest, mieści się między 27 a 28, a już w większości państw europejskich jest powyżej 30 roku życia. Tutaj ekscelencja ksiądz arcybiskup powiedział, jak się to nazywało kiedyś. Warto wrócić do tych starych nazw, one bardzo dobrze oddają. Więc to są procesy, które muszą być stale analizowane. Ale one nie tylko muszą być stale analizowane, one muszą trafiać do świadomości społecznej, że to jest sprawa, która obchodzi nie tylko tych, co się zajmują demografią, nie tylko tych, co zajmują się badaniami, ale tych, którzy zarządzają także państwem, zarządzają gminą, po prostu wioską. To są sprawy, które no, są dzisiaj, tak jak mówię, najważniejsze. Wiem, że weszliśmy w ten proces. Wiem, że drugie przejście demograficzne związane tam z zamkiem uprzemysłowienia, ono za szybko w Polsce nastąpiło, za gwałtownie w Polsce nastąpiło i zostało wskutek skumulowanych negatywnych czynników, które dały tą negatywną synergię. Ale czy można z tego wyjść? Moim zdaniem można przy ogromnej świadomości, przy ogromnym wysiłku. I powiem tutaj coś, co może nie przystoi profesorowi uniwersytetu, przy ogromnym wsparciu Kościoła katolickiego, który ma w tej sprawie bardzo dużo do zrobienia. Ma naprawdę największy dorobek, ponieważ jeśli chodzi o wartości wszystkie, jeśli chodzi o dokładne jakby wskazanie tutaj tej drogi, dorobek Kościoła jest naprawdę największy, bo też przychodząc dzisiaj dokładnie przejrzałam i jest ksiądz arcybiskup, to jest nieocymał tego sprawa, gdzie po prostu było to ze szczerością niezwykłą, żeby tak to zrobić, ale mogę wyraźnie powiedzieć, trzeba o tym mówić, trzeba to przypominać, trzeba pokazywać wartość rodziny, wartość więzi rodzinnych, nie tylko rodziny tej nuklearnej. Trzeba też, za dużo się o tą nuklearną rodziną zajmujemy. Rodzina to jest krąg rodziny, rodzina to jest krąg krewniaczy, który trzeba bardzo, bardzo mocno podkreślać jako ten, który jest naprawdę ważny dla jakości życia człowieka. Ja to odkrywam teraz, patrząc, jak dorasta pokolenie wnuków w mojej rodzinie, wnuków po prostu, już dorosłych, mądrych, wykształconych, odpowiedzialnych, podejmujących różne decyzje odpowiedzialne. Ja nic z tego nie mam, poza prostą radością, że coś takiego widzę po prostu wśród swoich bliskich i że jest to coś, co daje pewną nadzieję. I ja myślę, że podjęcie takich działań, które wskazywałyby wartość rodziny, wartość prokreacji, to o czym Pan mówi, to, że prokreacja może być samorealizacją. Bardzo dziękuję, właśnie zapisałam sobie i będę to powtarzać, powołując się na Pana Łukaszewskiego, zapisane Pana nazwisko. Ja dziękuję, mogę jedno takie pytanie. Ja to obserwowałem bardzo mocno w Hiszpanii, gdzie mieszkałem, studiowałem, gdzie udało się takie powiedzenie, nawet schemat myślowy, jeżeli jakaś rodzina pojawia się na mieście, mając
trójkę i więcej dzieci, to albo jest Opus Dei, albo jest z Neopotokołenatu, gdzie jednoznacznie twierdzą, że motywem posiadania takiej ilości dzieci jest właśnie kwestia relacji i wiary w Pana Boga. Czy mamy jakieś konkretne badania o wpływie wiary na to, że rodziny, małżeństwa decydują się na posiadanie większej ilości dzieci? Ja takich badań nie znam, ale sądzę, że właśnie to, co tutaj staramy się zaproponować jako pewien postulat, właśnie byłoby dobrze, żeby tego typu badania w oparciu o właśnie te typy behawioralne, jeden z typów behawioralnych może być na przykład chociażby rodzina, która jest rodziną no, aktywną nie tylko w sensie na takim wewnętrznym, jeżeli chodzi o uczestnictwo w praktykach religijnych i wiarę, ale także na przykład w różnego rodzaju akcjach związanych z czy neopatologią, związanych z działaniem Kościoła w szerokim rozumieniu tego słowa. Wydaje mi się, że właśnie te badania mogłyby także wskazać, jakie działania powinno podjąć państwo, promować je, żeby nie odbywało się to na zasadzie no, trochę zastanawiania się, jak zareagują na to nasi wyborcy w kolejnym cyklu wyborczym, tylko jakie faktycznie przyniesie efekt chociażby poprawa bezpieczeństwa rodziny dzięki chociażby dodatkowi na dzieci. No, pamiętam, że to już prawie 30 lat temu było, gdy zaproponowałem, gdy wprowadzano wówczas system podatku od dochodów osobistych, żeby jednostką podatnikiem, który płaci podatek od dochodów osobistych, ten PIT, była rodzina. No, zostało to odrzucone, nie chcę powiedzieć z obrzydzeniem, ale no, nie zaobserwowałem tego, ale zostało to odrzucone. No, pytają wówczas, no, dlaczego Kulczyk Holding może być jednym podatnikiem, a rodzina, gdzie jest matka, ojciec, trójka dzieci, no i powiedzmy ktoś z dziadków, razem mieszkają, nie może być jednym podatnikiem. Okazało się, że nie może. Ale także inne sprawy, o których nie wiemy. Na ile chociażby właśnie zmiana tych postaw i samorealizacja może następować pod wpływem chociażby środków masowego przekazu, które lansują chociażby modę, jakiś celebrytek, modę na posiadanie dziecka. Odbywa się to czasem, motywacje prezentowania tego, tych zachowań są może nie zupełnie inne, ale może to oddziaływać także na zachowania się innych kobiet, młodych czy dziewcząt, że po prostu może następować redefiniowanie tych podstawowych kryteriów samorealizacji. Ale jak tutaj słusznie pani profesor powiedziała, no, podstawą jest jednak to wychowanie w domu, wychowanie religijne, uczestnictwo, zwłaszcza to, co ja obserwuję, znam kilka znajomych rodzin, które aktywnie biorą udział w różnego rodzaju ruchach związanych z Kościołem katolickim i rzeczywiście widać, że są to osoby, które nie tylko same to mają 4-5 dzieci, ale ich dzieci, które już są dorosłe, również przejmują te wartości. Te wartości, które są cenne nie tylko dla nich samych, ale także i dla kraju. Są takie badania i ja akurat sięgnęłam przed dzisiejszym spotkaniem, sięgnęłam po takie wydawnictwo, które było niestety już z roku 2003, Wartości a sytuacja demograficzna. W związku z pierwszym kongresem demograficznym i tam są badania, które pokazują wyraźnie, że jakby bliskość do religii i religijność jest związana z wyższą prokreacją. Ale chcę też powiedzieć, że inne cechy, które są podkreślane, wpływające na prokreację, to jest bezpieczeństwo, to jest integralne, silne więzi społeczne, które są, to jest integralne społeczeństwo, to wszystko wpływa. Wobec tego niewątpliwie tak jest. Ja tu posłużę się przykładem mojej doktorantki, która zawarła związek małżeński, cywilny, urodziło się troje dzieci,
I pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała, że chce zaprosić mnie na swój ślub kościelny i tak przez trójki dzieci. To jest myślę ważne, co udaje się zauważyć, bo będziemy powoli zmierzali ku końcowi, dobrze sobie pozwolę jakoś. Jeśli chodzi na księdza pytanie, autora, który nazwisko mi wypadło, jakoś podobny do nazwiska socjologa Samuela Eisenstata, jest Mary, a tytuł książki, przepraszam, jest w Polsce, jak zakupić ubogę. Ja sam mówię, to jest taka publicystka katolicka, amerykańska, ale ona ma męża, demografa. Więc oni naprawdę bardzo mądre rodziny, rozmowy w rodzinie prowadzą. I tam jest naprawdę konwencja tego właśnie, jak to sam rząd jest. Natomiast też kiedyś przyszła mi artykuł takiego Filipa Longmana, demografa, o tym, jak to prawda, patriarchat jednak miał jakieś tam dobroczynne skutki. Jego zasada jest taka, no, że ci, którzy są po stronie takich wartości libertyńskich, to po prostu wymrą, bo ich dzieci nie znajdą partnerów, po prostu to się nie rozmnażają. Także to chyba właśnie, że tamte dzieci z rodzin katolickich przejdą na tą stronę właśnie tą libertyńską. Więc na pewno to jest dobrze wyplanowany ten proces. Tak? Ta autorka, o której mówi, to wręcz mówi, że dzieci prowadzą rodziców do kościoła, że to jest bardzo ścisły związek pomiędzy religijnością i dzietnością. Bo wtedy, kiedy tam te dzieci jak mają 5-6 lat, no to rodzice nagle takiego olśnienia trzeba jakoś te dzieci formować również, prawda, nie tylko chodzi o brzuchy, ale i o głowy. No i wtedy dzieci prowadzą rodziców do kościoła. To wręcz taki silny związek jest między religijnością i dzietnością. Ja prosiłbym na koniec księdza biskupa o pewną syntezę, bo znając księdza biskupa to dużo spotkań, wiem, że spotkań to być genialnie. Natomiast wydaje mi się, że tylko ja mogę dosłownie dwa zdania, to co mogę zaobserwować we Francji, udało się stworzyć model na dużą rodzinę. I posiadanie dzieci, większej ilości dzieci, piątki, szóstki, przez ludzi wykształconych, przez celebrytów, jest po prostu w dobrym tonie, oprócz całych tych rozwiązań polityki prorodzinnej, ale w dobrym tonie. I myślę, że to jest też ten kierunek, który Państwo profesorowie wspominali, który myślę też w Polsce musimy jakoś mocno zadbać, mocno go promować. Bardzo proszę o syntezę i będziemy powoli zmierzali ku końcowi naszego spotkania. Mieliśmy wyjątkową okazję poznać panoramę wszystkich problemów, które dotyczą prokreacji, dzietności. Prawie jak panorama racławicka, którą we Wrocławiu można oglądać. I to uczy nas przede wszystkim, że problem jest niezwykle złożony, ale uczy w związku z tym naszej pokory, żebyśmy nie byli symplicystami i sprowadzali wszystko do jednego aspektu. Cieszy mnie bardzo, że znakomici nasi tutaj profesorowie zauważyli rolę Kościoła katolickiego w tych postawach prokreacyjnych. Właśnie ze względu na aksjologię, bo Kościół jest w tej chwili już jedną z niewielu pozostałych instytucji, która promuje wyższe wartości i w sposób permanentny. Nie tylko w znaczeniu intelektualizmu etycznego, że wiemy, jakie one są, ale również w kształceniu cnoty, czyli umiejętności realizowania tych wartości. I tutaj rola integracyjna Kościoła, jeśli chodzi o rodzinę, społeczeństwo, jest ogromna, nie tylko w kraju, ale wśród również emigrantów, tych wielkich diaspor, które się potworzyły. To właśnie Kościół jest tym elementem, który integruje społeczeństwo. Życie jest ruchem i to też wyszło w naszych rozważaniach, że to są wszystko sytuacje zmienne, że te czynniki się układają w różne konstelacje i one są kształtowane również przez indywidualne wybory poszczególnych rodzin na przykład. Także nie możemy łatwo stworzyć tego postulatu typów behawioralnych, bo one właśnie są i liczne, i zmienne.
Chciałbym zwrócić uwagę też, to z punktu widzenia kościelnego jest bardzo ważne, mianowicie katastrofalny efekt wyjazdu na emigrację jednego z małżonków. To się często kończy rozpadem rodziny. Ja w 1994 roku spowiadałem w ogromnych obozach emigrantów polskich w Latina, na południe od Rzymu. Tam były tysiące ludzi, prawda? I w spowiedziach właśnie wychodziły te elementy rozpadu rodziny i tworzenia jakichś erzaców pochodnych. A z drugiej strony, też z moich kontaktów międzynarodowych, wynika inne ciekawe zjawisko. Mianowicie niesłychanie duża dzietność, na przykład w rodzinach arystokratycznych, które żyją w tych samych warunkach, co inni ludzie, prawda? Którzy prowadzą często bardzo intensywną działalność zawodową, społeczną, zajmują wielkie stanowiska, prawda? A jednocześnie mają etos rodzinny taki, że niemalże się ścigają, kto ma więcej dzieci, kto ma więcej wnuków, prawda? Też spotkałem ludzi, którzy żyją tym właśnie etosem kościelnym. Mary Mills otworzyli biuro w Medjugorje. To jest organizacja powołana do istnienia przez rodzinę. Rodzinę, która ma 8 dzieci, a jednocześnie dzisiaj wydają dziennie 1 000 000 posiłków, ciepłych posiłków w krajach biednych. Dziennie 1 000 000 posiłków. Mary Mills. 8 dzieci w domu. Prawda? Widziałem te dzieci, przyjechały na otwarcie biura, to jak wyglądają jak piszczałki w organach, prawda? Jak staną w rzędzie. Także to są bardzo, bardzo pasjonujące zjawiska. No i jeszcze powiem, co uczył nas Jan Paweł II. Nie bójcie się nauczać tego, co głosi Kościół, bo to wszystko jest zapisane już w sercu człowieka. I trzeba to po prostu odkryć. Bardzo dziękuję czcigodnym prelegentom za przyjęcie zaproszenia i za wykłady, które nas na pewno zainspirowały. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie, za stworzenie tej, myślę, dobrej, wspaniałej, także naukowej atmosfery. Bardzo dziękuję. Miłego dnia.